Witam wszystkich na kanale Arkadio Treasure Hunter. Dzisiaj będę wiązał węzeł beczka na magnes neodymowy. Otóż grubość linki zostawiam już Wam. Ja mam taką standardową linkę, którą zakupiłem sobie razem z magnesem M10. I teraz tak. W zależności jakie chcemy mieć to duże oczko. Oczko możemy sobie już wyregulować. Natomiast jaką chcemy beczkę, to już od Was zależy. Czy na 3 oczka, czy na 4. Ja generalnie będę robił na 4. I teraz tak. Końcówkę linki zawijamy sobie od góry do dołu i robimy 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz ten sznurek jedziemy od dołu do góry, wyciągamy go, nie? Przez te wszystkie oczka musi przejść z powrotem. Jak przychodzi i teraz tak mamy już wyciągnięty i teraz formujemy sobie beczkę. Mamy 4 oczka, pięknie. A oczywiście zostawiacie sobie w miarę dłuższy ten kawałek tej linki. Jak macie już uformowaną beczkę, to sobie ściągacie oczko. O, w ten sposób. Pociągając za tą linkę do dołu. Teraz tylko wystarczy sobie przełożyć przez karabinczyk. Tak. Karabinczyk do magnesu. Tak, blokujemy karabinczyk, jeśli macie z tą blokadą, żeby nam się nie wypiął. I teraz sobie ściągamy sobie beczkę. O, mniej więcej tak. Można jeszcze do środka, czyli pomiędzy linkę a karabinczyk, włożyć sobie ucho takie metalowe. Ja tego ucha nie mam. Aczkolwiek tak to wygląda, już zrobiona beczka i możemy wrzucać magnes do wody. Ideola. Także kto nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę dla zasięgu. I to by było na tyle. Strzałeczka, cześć.